Witam serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj na warsztacie mamy CB Radio, radiotelefon CRT SS6900N. Jest to to samo co KPO DX5000, jakieś Omegi i różne inne chińskie odpowiedniki tego modelu. Praktycznie nie różnią się w środku niczym, jedynie wersjami od 1, 2 do 6. To jest wersja 6, jak się nie mylę, także to samo co KPO DX5000, wersja 6, także można tak traktować. Jak widzicie, radio mamy włączone, ale nie działa nam tutaj wyświetlacz kanałów, ani nie działa przycisk, kontrolka dioda, która sygnalizuje nam odbiór i nadawanie. Radio normalnie pracuje, ma odbiór i nadawanie, wszystko jest ok, z tym, że nie działa nam tutaj wyświetlacz. Żeby zrozumieć tutaj konstrukcję i budowę całego układu wyświetlacza kanałów, pokazałem teraz schemat. Jak widzicie, mamy tutaj schemat wyświetlacza, który jest zasilany po linii 5 V. Zaraz powiększymy sobie, żeby to można zaobserwować lepiej. Mamy zasilanie tutaj przez stabilizator napięcia 7805, więc jest to zasilane magistralą 5-voltową. Musimy rozebrać cały panel przedni w radiu, dostać się do tego sterownika wyświetlacza, no i sprawdzić, co jest przyczyną, bo jak widać tutaj i kontrolka RXTX jest zasilana i sterowana tym samym układem, z którym jest sterowany, wyświetlacz. Zaczniemy od poszukania sobie tutaj zasilania, czy w ogóle dochodzi jakiekolwiek zasilanie do tego układu. Zbadamy sobie układ U2, jak widać, czy dochodzi nam zasilanie do układu scalonego U3, to jest TM1618. Ja rozbiorę sobie radio, żebyście mogli to od środka zaobserwować. Zobaczymy, czy uda się coś z tym zrobić. Tak, otwarłem to radio i powiem wam, nie jestem zbyt nastawiony, że tak powiem, optymistycznie, ponieważ radiotelefon jest troszeczkę zaniedbany. Zobaczcie, ktoś pokleił tutaj, bo połamane były te wszystkie zaczepy. Nie wiem, co trzeba zrobić, kim trzeba być, żeby to uszkodzić. Przecież nie używamy tego na co dzień, nie odkręcamy tego co 3 minuty. Po prostu ktoś chyba to na siłę wyrwał i dlatego zostało to uszkodzone. Jest to sklejone i trudno mi teraz cokolwiek z tym będzie zrobić. Także dla mnie masakra, naprawdę. Szczerze powiedziawszy, no ciężko będzie, ciężko. Dobra, spróbujemy tutaj coś z tym zrobić ewentualnie, bo radio trzeba i tak naprawić. Z przetwornicy wszystko wychodzi. Wtyczki to tak zrobione. Mimo to, że Chińczyk, no ale dobra, spróbuję to odkręcić. Zobaczymy, czy uda się w ogóle to odkleić. Jak widzicie, udało mi się odseparować ten panel od tego, od reszty tego body, tej całej obudowy. Nie wiem, taki klej dwuskładnikowy, który zastosował, że głowa boli. Ok, dobra, pomijając to, sprawdzimy sobie teraz tutaj zasilania i napięcia zasilania, które mają być tutaj na tym stabilizatorze. Stabilizator znajduje się w tym miejscu, to jest ten U3, EU2, przepraszam, 7805. Taki chyba do 1 ampera on tutaj jest, czy 500 mA, zaraz sprawdzimy, jak to tu wygląda. Widzę tutaj, ja wam zrobię zoom na to, widać doskonale, że coś, ten układ chyba był wymieniany tutaj, ten sterownik tego wyświetlacza LCD. To tak zobaczymy. To już było chyba tutaj wymieniane, więc widać wyraźnie, że jakieś luty, może ktoś tutaj źle polutował. Obawiam się, że będę musiał to wszystko tutaj porozkładać, żeby mieć to tutaj fajnie na wierzchu dojścia, ale pierw zaczniemy od
zasilania, bo ponieważ jeśli tu się nam zasilanie 5V pojawi, to nie wiem, czy jest sens szukać tego dalej. Znaczy sens jest, tylko czy jeśli tu będzie zasilanie, no to będzie, bym podejrzewał, że to chyba układ będzie uszkodzony. Zaraz to sprawdzimy, potwierdzimy. Ok, więc sprawdzamy zasilanie. Zasilanie dochodzące 13,8 V. Mamy już 13,30 i wyjście ze stabilizatora. Mamy 5 V. Więc jak widzimy, zaczyna robić się nieciekawie. Dlaczego to nie działa? Nie mam pojęcia. Zasilanie mamy na układ. Chcielibyśmy zobaczyć, czy na piątej stopce układu jest z którejś skrajnej. Czy jest zasilanie? Powinno to iść tutaj gdzieś. Zasilanie powinno iść do piątej. Mamy 5 V. Więc moi drodzy, coś podejrzewam, że chyba będziemy musieli zainterweniować z układem, który trzeba będzie chyba wymienić. Coś mi się tak wydaje. Zobaczymy, czy będzie taki układ dostępny. Powinien być dostępny. Mamy jeszcze transmisję tutaj danych chyba po szynie, ale to powinno nam tutaj działać. Bezdyskusyjnie. Chyba, że tutaj nie mamy jakiegoś przejścia z tej taśmy głównej do samego procesora tutaj i sterownika, ponieważ widzę, jest to tutaj też połączone. Więc tutaj też może być problem z tym, że to tutaj nie działa. Zmontowałem taśmę połączeniową między płytą główną a płytą tutaj wyświetlacza. Widzę, że ona w tym miejscu jest uszkodzona troszeczkę. Zobaczcie, tu ma takie uszkodzenia, wgięcia, zwarcia nie ma. Popatrzyłem przez szkło powiększające. Ja tu troszeczkę ją może utnę, żeby było wszystko równe, proste. I zaraz sprawdzimy na początku jeszcze testerem ciągłości, czy ta taśma AB jest sprawna. Także przystępujemy do testu. Ponieważ ta taśma też może być prowoderem tego, że coś nam nie działa. Okay. Znaczy wszystko jest ok. Taśma jest sprawna, ale utniemy tę końcówkę nożyczkami, żeby była równa, wyprofilowana. Nie będzie wtedy problemu. Będziemy mieli pewność, że to się wsunie prosto. Ok, wyrównałem taśmę. Zobaczcie, wyrównana taśma została, więc powinno teraz wszystko elegancko siedzieć. Zamontuję, włączymy, zobaczymy. Założyłem taśmę, wyświetlacz działa. Włącz światło, żeby to było widać podświetlenie. Wyświetlacz działa, ale w dalszym ciągu nie ma tutaj zasilania tego wyświetlenia, tego wyświetlacza. Obawiam się, że będę musiał ten panel rozebrać i zobaczyć, rozejrzeć się za układem, czy taki układ w ogóle dostaniemy, sterownik. Spróbujemy go wymienić, prawda? I okazuje się niestety, że układ jest dostępny tylko na eBayu. Trzeba go ściągnąć z Chin, więc muszę zamówić taki układ. Ale przedtem i tak jeszcze to sobie rozbiorę i sprawdzę wszystkie ścieżki, które tam prowadzą do tego wyświetlacza, czy przypadkiem akurat tam nie ma jakiejś przerwy, ponieważ z racji tego, że był lutowany ten układ, sprawdzimy wszystkie połączenia lutowania, czy przypadkiem tam jakiegoś zimnego lutu nie ma, ponieważ no, powinno. Nic tutaj się nie odzywa. Sprawdzimy jeszcze sobie na stole, czy przypadkiem coś nam tutaj nie robi jakiegoś zimnego lutu ewentualnie.
wydobyłem całą płytę od wyświetlacza, z wyświetlaczem w sumie. I powiem wam, nieciekawa sytuacja, ponieważ nawet są powyrywane tutaj bardzo te kołki, do których mocuje się całą płytę. Podejrzewam, że jakiegoś strzała to dostało i to zdrowego. Nie wiem, czy nie będzie wewnętrznie płytka gdzieś popękana. Ja to sobie sprawdzę pod lupą ewentualnie i zobaczymy, co się dzieje, bo można by przypuszczać, że uszkodził się wyświetlacz, no ale jednocześnie wyświetlacz i dioda jakby się miała uszkodzić, no troszeczkę dziwny zbieg okoliczności, prawda? Aczkolwiek nie można wykluczyć. Dobra, ja tutaj sobie to zacznę szukać pod szkłem powiększającym, zobaczę, co tam nam się pokaże. Teraz wam pokażę tutaj widok z mikroskopu. Myślę, że to coś będzie widać. Z lewej strony te luty są w miarę takie dobre. Tu jakby gdzieś było coś za bardzo, gdzieś jakiś zimny lut niedolutowany w tej drugiej nóżce. Zobaczymy tą stronę, tutaj jakby były zimne luty. Spróbujemy to jeszcze raz wyczyścić i przelutować lutownicą może na gorące powietrze albo z taką lutownicą, ale musimy przede wszystkim tą płytkę wyczyścić, ponieważ tutaj nie bardzo co widać. Ostrość ustawimy. O właśnie. Jak widzicie. Widać tyle co widać. Tak, no po przelutowaniu płytki niestety wygląda na to, że układ jest do wymiany. Musimy zamówić taki układ nowy z Chin. Pierw muszę to skonsultować z właścicielem tego radia. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jak widzimy, dotarły już do nas nowe układy. Zamówiłem sobie 10 sztuk, żeby mieć już na przyszłość. Zawsze takie rzeczy się przydają. Płytkę już przygotowałem na takim stojaku do lutowania, żeby tutaj nam ułatwić, żeby ułatwić sobie pracę. Wylutowałem kondensatory, które tutaj wystawały, i potencjometr, to znaczy pozycjoner kanałów. No i spróbujemy wymienić ten układ na nowy i zobaczymy, co będzie się działo. Lutownica na gorące powietrze rozgrzana, więc próbujemy zdjąć układ. Próbuję wam to jakoś pokazać, żebyście to mogli zaobserwować. Tak się to powinno robić. Trzeba zawsze nagrzać też układ, który odbiera dosyć sporo ciepła, żeby nie grzać samych ścieżek, pamiętajcie. No bo mogą te ścieżki się po prostu, jak wiadomo, podklejać. Teraz zobaczymy. Układ mamy zdjęty. Oczyszczę teraz sobie pady, żeby można było potem swobodnie przylutować na nowej cynie nowy układ. Jak tutaj widać, wszystkie elementy już wlutowałem z powrotem. Oczyściłem cały druk z jednej i z drugiej strony. Oczywiście pamiętajcie, żeby wysuszyć dokładnie z takiego izopropanolu, jeśli go używacie do czyszczenia lutowianu, a to tylko tego się używa raczej. No, żeby to było suche, bo wiadomo, że wilgoć ma jakieś tam przewodnictwo. Dobra, podłączamy płytkę do płyty głównej, zobaczymy, co będzie się działo. Podłączymy już płytkę z wyświetlaczem do płyty głównej radia. No i teraz chwila prawdy, moi kochani. O, jest, działa. Wyświetla nam wyświetlacz bardzo fajnie. Ten pozycjoner też coś chyba nie bardzo. Ale mamy wszystko ok, jak widzicie, wszystko nam działa elegancko. Tak, 27-200, podstawowy kanał 20 na bandzie C, jak się nie mylę, i 20 kanał wyświetlany. Super, wyświetlacz mamy ok, więc możemy teraz przystąpić do złożenia radia w całość i zestrojenia, zrobienia pełnego serwisu tego radia. Zobaczymy, podejrzewam, że dioda na pewno działa, TX-RX, więc nie będziemy tutaj teraz kombinowali. Po złożeniu wszystkiego po prostu sobie to sprawdzimy.
Radio już poskładałem, moi drodzy, sprawdzimy jeszcze raz. Wszystko działa, bardzo fajnie. Co mi się bardzo podoba w tych radiach, ja celowo nie podłączyłem anteny, że można naciskać mikrofon bez anteny radia. Celowo nie spalimy, czy to jest AM, czy FM, czy to jest pełna moc, czy niska moc. To mi się najbardziej w tym radiu podoba, powiem szczerze. Ogólnie radio bardzo proste, że tak powiem, w naprawach. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma jakiegoś sprzętu specjalistycznego pod tytułem lutownica na gorące powietrze, no to trudno będzie taki układ wymienić lutownicą zwykłą, kolbową, albo ktoś nie posiada lutownicy do SMD, będzie ciężko, no ale można próbować. Możecie zawsze zlecić to serwisowi. Moi drodzy, to by było tyle na temat tego radia, ponieważ tu była główna usterka, nie działający ten wyświetlacz i dioda TX-RX, więc to mamy naprawione. Mnie jeszcze został do zrobienia serwis i oddanie naprawionego sprzętu klientowi. Moi drodzy, dzięki za uwagę, dzięki, że oglądacie mój kanał. Subskrybujcie mój kanał oczywiście. Jeśli macie problem z naprawami, a nie dajecie rady, można zawsze do nas wysłać. Adres do wysyłek macie na naszej stronie. Najlepiej jeszcze wcześniej zatelefonować, ponieważ mamy dosyć sporo sprzętów do naprawy, więc czas oczekiwania może się wydłużyć, więc lepiej zawsze zadzwonić, zapytać. Kochani, subskrybujcie kanał i przy przycisku subskrybuj nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka. Będziecie wtedy dostawali wszystkie powiadomienia o naszych nowościach na kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę mało awarii, dalekich potwierdzonych łączności oczywiście i do usłyszenia. Amatorskie 73 dla wszystkich.